Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowej serii z długo wyczekiwanej przeze mnie gry, czyli tak na dobrą sprawę komiksów i bajki? Może nie bajki, no w sumie bajki mojego dzieciństwa, czyli Spider-Man. Słuchajcie, ja się szczerze powiedziawszy nie mogłem doczekać po wszystkich trailerach i tak dalej, bo ta gra wygląda świetnie, jeszcze raz wygląda świetnie. Zobaczymy jak będzie z całym gameplayem, jak to wszystko będzie działać. Ja przyznam się szczerze i nie będę ukrywać, że nie do końca pamiętam i ogarniam wszystkich tych postaci ze Spider-Mana, pamiętam Goblina, pamiętam tych tam innych, no wiadomo, ale to jestem ja mam krótką pamięć i wiem, mogę nie pamiętać, ale na pewno nam się wszystko przypomni. Słuchajcie, ja tutaj chcę bardzo też serdecznie podziękować Sony za podesłanie mi klucza, dzięki czemu mogę dla was tą serię ogarnąć. Słuchajcie, nie będziemy przed... Boże, aż mi padł tutaj wypad z podjarania. Słuchajcie, zaczynamy. Oczywiście miejsce zapisu, dzień dobry. Wybierz poziom trudności. Miły, to ustawienie przeznaczone dla graczy, którzy nie... No, musi być trudna, wyważona gra. Niesamowity. Dostępność. Oferuje dodatkowe dostosowanie ustawienia obrazu, dźwięku i ruchu. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Wyłącz efekt paralaksy. Nie. Tło napisów. Niech będzie. Większe napisy. Nie, może być. Automatyczne zaliczanie minigier zręcznościowych QTE. O kurde, zmień ciśnięcie na przytrzymanie, możliwość pomijania zagadek, tło interfejsu. No, powiem wam szczerze, że może być dużo ciekawych rzeczy. Tryb odtwarzania dźwięku, kino domowe domyślne. O, mam tu coś. Wysokiego się kino domowego, włoski zakres dynamiki. Kurczę, nie wiem, które ma być wybrane, ale dobra, weźmy kino domowe, bo to i tak wszystko leci przez nagrywarkę, także kontynuujmy. I słuchajcie, zobaczymy. Jestem naprawdę strasznie ciekaw i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, grałość i tak dalej. To jest, słuchajcie, seria bez kamerki, dlatego że po prostu skupmy się na grze. Skupmy się na grze. Zobaczymy. W każdym razie ja jestem bardzo ciekaw, moi drodzy. Bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało, z czym się to będzie jadło i tak dalej. Oho, jest pajączek. O, to był ten gruby, kojarzę go. Kurczę, słuchajcie, dużo się... Ja pierdziele, dawno nie oglądałem Spidermana. Do wszystkich, czwarty poziom mobilizacji. Miejsce Fisk Tower. Fisk? Dobrze, panie Pita Parka. Zobaczymy. No słuchajcie, jestem strasznie ciekaw. Po gameplayach i po wszystkim, które widziałem, zapowiadało się naprawdę świetnie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem bardzo ciekaw. Zapłać rachunki. Świetnie. Antyterroryści są już na miejscu. Bądźcie gotowi. Nakaz jest drogi. Dobra, walić rachunki, nie? No dobra, dajcie mi grać. Czyżbym już musiał? Przytrzymaj R2, aby się bujać. Ej, słuchajcie, powiem wam, że genialne. Genialne, naprawdę genialne. Wyskoczyć i nabrać prędkości. O, fuck, zapałem się. A, wciśnij, by nabrać prędkości, dobra. Zatrzymaliście go już? A, to się tak robi. Mogę się przyłączyć do zabawy?
znasz jego prawników. Musimy się trzymać przy. Ale wiecie co, to miasto też jest genius, bez kitu. Chcesz pomóc? Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. Jasne, zaraz tam będę. Oh yeah! Tak, to ja mogę. Wcześniej by skoczyć, a następnie przynajmniej się bujać. Dobra, okej. Okay. Aha, czyli tutaj możemy się, że tak powiem, troszeczkę jest świetnym sposobem na otrzymanie wysokości. Okej, okay, czyli po prostu odbijanie się od budynków. Upsi, spadłem. Czekajcie, bo już zepsułem. Już zepsułem, żeby było śmieszniej. Halo? Parker? Gdzie jesteś? Musimy przeprowadzić chociaż jedną próbną demonstrację, zanim zjawi się komisja. Tak, przepraszam, wiem. Aha, jeszcze do pracy, problem. Świetnie. Niedługo będę, obiecuję. Muszę się pośpieszyć i wracać do prawdziwej pracy. Oj tam, Pita Parka, cicho. Ej, ale wiecie co? Tak patrząc na to, jak to tutaj w chwili obecnej wygląda, wygląda to prześwietnie, naprawdę. Bez kitu, nie żartuję. Dobra, jest Fisk Tower. Dzień dobry. Leslie, posiłki! Dajcie wsparcie! Times Square! Jesteśmy pod ostrzałem! Dawać, Taro. Teraz jest pytanie za 1500 punktów. Czemu nie ma napisów? Ja chcę napisy. Tu napisów. Włączone, wielkie napisy. Dajmy może większe. Dobra, będą teraz napisy? Czy nie? Oh fuck! O nie, cysterna. Świetnie. Wiecie co, nie ma napisów. Dziwna sprawa. Postaram się to jakoś ogarnąć. Ja nie będę ukrywać, że strasznie lubię, jak jest gra z napisami. Pomimo tego, że jest po polsku. Oj, biedaczyska. Dobra, widzę, że będziemy się z nimi tłuc. Wykonać pajęczy atak. Aha, czyli tym atakujemy. Twoje pajęcze zmęczą na błyskawe, ostrzegając się przed nadchodzącymi atakami. Kiedy zobaczysz, przygotuj się. O kurde. No to powiem wam szczerze, że może być. Muszę was ostrzec. Nie. A! Dobra, no już spierdzieliłem. A, unik! Dobrze! Powiem wam szczerze, że walki są strasznie przyjemne. Kiepsko to wygląda. Oho, następny gang przyjechał. Rozumiem, że teraz będę mógł im broń zabrać, tak? Użyj, by wykonać. Niech ktoś go zastrzeli! Aha, czyli możemy. Kurczę, Fisk ma dużo gości na liście płac. Aha, tu muszę przytrzymać. Uuuu! Nice! Spider-Man, jestem z tobą! Kończymy! Zaraz wchodzimy! Niedługo będę! Nie mogę się doczekać miny Williego, kiedy go skujecie. Czekajcie, dobra. O kurde, czekajcie, jak to było? Aha, możemy ich ogarnąć w ten sposób. Dobra. Kurczę, muszę pamiętać o tych zmysłach, bo... Aha, ten już nie żyje tu. Ale wiecie co, ten atak w powietrzu jest po prostu genialny. Dobra, Yuri, załatwione. Co się stało? Oho. Yuri? Yuri! Okej, okay. Czyli rozumiem, że lecimy, tak? Wiedziałem, że Fisk nie da za wygraną. Ej, ale to jest naprawdę genialne. Dobra, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, co jedzie, czy dam radę ogarnąć całe sterowanie, ale wiecie, to jest na sam początek, trzeba przywyknąć, później to już wiecie, pójdzie jak w każdej innej grze. Tak samo jak pamiętam, miałem duży problem z God of War'em.
i ogarnijcie. Tak, tutaj jest okej. Okay. Juri, w porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizgnie się na mnie. To ja pójdę. Masz wolną rękę. Tak. Już nie długuj. No dobra, mamy wolną rękę, tak? Uwaga! Ej, dokąd idziesz? Okej, dobra. Z jakiego zadatek z wrogów mając więcej koncentraty może zadawać większe obrażenia. Aha, czyli tutaj mamy. Czyli robię jednym słowem, zwiększenie zręczności może zyskiwać koncentrację. Aha. Nie chcę cię martwić, kolego, ale nie dacie rady. Dzięki, miło, że tak we mnie wierzycie. Czekajcie, w którym tu się... Cholera, nie pamiętam już. To się nazywa nieprzyjazne środowisko pracy. Do powietrza. Pięknie. Strasznie fajnie mi się, podoba mi się strasznie to, że... Jest taki, wiecie, doskok, przeskok. O, koncentracja pełna. L1 i R. No i co? Wykonałem i dupa. Się spierdzieliło. Nie tak to miało być. Chyba umrę, coś czuję. A, tu tak można! Chyba żartujecie. Ej, jaki czad! Lego. Dziękuję. Do widzenia. Użyj koncentracji, by się leczyć. Im więcej masz koncentracji, im więcej zdrowia odzyskasz. Okej. Okay. Aha, czyli tu musimy w dół używać koncentracji. Dobra. Czyli widzę, że z życiem nie jest tak hop, super, kiper, kolorowo. Aby atakować z krawędzi. Jak ja mam tutaj to niby zrobić? Czekajcie. Wciśnij wielokrotnie, by zwiększyć... Zostać przeciwników siecią. Dobra, okej, okay, chciałbym tylko, że... zgubiłem kamerę. Aha, tak możemy zrobić, okej. Okay. Hej, czat. Trzeba pamiętać definitywnie o, słuchajcie, o tym, żeby ogarniać sobie motyw, że oni są, wiecie... I ten jest przyklejony ładnie. Nie, jeszcze nie wszyscy. Aha, nie tak wszyscy. Dawaj, dawaj! Ej, jaram się. Ale tak jak mówię, będę mieć na pewno duży problem ze sterowaniem na początku, żeby, wiecie, wszystko ochapnąć, łapnąć, bo bywa to różnie. A widzę, że kombinacji jest na pewno sporo. Dobra, Spidermanie, co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, że nikt nie włączy wind. Mogę biegać! Strzałem. Fisk ma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany. I atakuje nas wszystkimi siłami. Muszę go znaleźć i to zakończyć. Tu nic nie ma. Jeszcze nie. Właśnie podsłuchaliśmy ich rozmowy. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, to do serwerowni. Dobra, where jest serwerownia? Myślę, że tu... Ciocia May. Ciocia dzwoni. Lepiej odbiorę. Cześć, ciociu. Co to za hałasy? Oglądam film o superbohaterach. Co wam? Chciałam się upewnić, że nasza kolacja jest aktualna. Pewnie. Słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, kocham cię. I ja ciebie też. Cały Peter Parker. Ale słuchajcie, to, że mogę rzucać w nich wszystkich tym wszystkim, jest po prostu genialne. Świetnie, koncentracja pełna, wykonaj pasy koncentracji, pozwala na wykonanie wykończenia, które natychmiast nokautuje wroga. Czekajcie. A, muszę dwa naraz. Uuu, nice! Fajne wykończenie, tylko będzie mi go bardzo ciężko pewnie odpalić.
Dobra, nie mam... A, nie miałem pełnego paska, zapomniałem. Uuuu, każdy ataczek jest inny, fajnie. Tylko mówię, trzeba koniecznie uważać na to, jak bardzo jesteśmy, wiecie, mamy koncentrację. Dobra, wejdź do serwerowni. Gdzie jest serwerownia? Serwerownia jest na górze. Dobra. Jeśli wyjdę tędy, zniszczą wszystkie dowody. Aby przeskanować. Muszę się tam jakoś wśliznąć. Jest. No i proszę. Dzień dobry. Moje własne, prywatne wejście. Fisk to plugawy kryminalista. Ale... Nie wiem dlaczego, ale słuchajcie, gra wyjątkowo cicho. Mam tylko nadzieję, że... Nie da się szybciej. O, eliminacja z wentylacji, jak to działa? Nice. Swojej nieświadomości. Nice, nice, nice. Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła. Spider-Man, Spider-Man. Ty-ry-ry-ty-ry, Spider-Man. Ty-ty-ty. Wkrótce nastąpi unik. Ech, nie zrobiłem uniku. A ja myślałem, że w poprzedniej pracy miałem chamskich informatyków. Dobra, widzę, że musimy się leczyć, więc to mi się już od razu podoba, bo jak wiecie, większość gier nowych, które wychodzą i tak dalej, głównie mają to, żeby wiecie... A, zjednąłem. Dobra, gdzie jest konsoleta? Dzień dobry. Zobaczmy, jak dobre mają zabezpieczenia. O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. Chowasz się. O, to ten. To tchórzostwo, nawet jak na ciebie. Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Po tylu latach wciąż jesteś tylko naiwnym dzieciakiem. Fakt, ale to dodaje mi uroku, nie? Wal się! Otworzyć te drzwi! Już! Aha. Wykonać... Omińcie go! Aha, można w ten sposób. A ty zrobiłeś kiedyś coś znaczącego? Ach, nie złapałem. Załatwiłem nadętego, spasionego szefa gangu. A, wait! To było tylko w dół! Beze mnie rozpełzną się te wszystkie szumowiny, które trzymam w garści. I będzie to twoja wina. To jest fajne. Też bardzo fajny motyw, żeby ich podrzucić do góry, jednocześnie ściągnąć w dół. To tylko wstęp. No to przygotuj się na kwestię. No tych dwóch miałem. Nikt nie zadziera bezkarnie z kingpinem. Aha. Pajęcza siedźwica nam się i tak regeneruje, więc trzeba na to uważać. Dobra, podleczmy się troszkę. No fuck, dobra. Strasznie mi się podobają te walki. Strasznie, jest okej. Okay. Jest bardzo, nawet bym powiedział, że okej. Okay. Yuri, właśnie wybuchu. Widziałam. Fisk mógł zaminować cały budynek. Wysyłam saperów. Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono. Zabić go! Inaczej szef zabije... Dobra. Uuu, pięknie o ścianę. Hejka. No to Willy chyba postanowił nawiać z hukiem. Ktoś chyba jest w pułapce. Idź to sprawdzić. Poszukamy bomb. Dobra, domyślam się, że na górze, prawda? Oczywiście, że są. Wszyscy wychodzić! Ewakuować budynek! Okej. Słyszałam tam jeszcze jakieś... Fajne jest też to, że słuchajcie, mamy zmysł jakby. Dzięki czemu możemy w bardzo fajny sposób sobie tutaj wszystko ogarnąć. Dobra. Musicie szybko się wyciągnąć. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne? Jedziesz, Pita. Pita Paka! You can do this!
Nice. Szybko! Aż wiecie co, mam ochotę sobie obejrzeć wszystkie części właśnie Spidermana, filmy. Dobra, Willy, zaraz się spotkamy. Spidermanie, tu Yuri. Jak tam pan postawił? Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk wezwie śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w pościg, jeśli odleci. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanowano. Bardzo możliwe. Pewnie tak było. Kurde. Yuri, daj tu sanitariuszy, szybko. Próbujemy. Oh, shit! O, uważajcie! Okej. Piękne są te ataki w powietrzu. Przepiękne. Więcej rakiet? To już chyba lekka przesada. Fuck! Mamy dziś Narodowy Dzień Rakiet? Oj tak, jakie te walki są przyjemne. Nie wiem, może jestem dziwny, może się tym za bardzo jaram, ale przyznam wam się szczerze, że to jest pierwsza gra od bardzo, bardzo dawna, w której walki są przyjemne. Nie trzeba się zbytnio namęczyć. Przytrzymaj R2, aby użyć starszych parkour. Okej, dobra, będzie trzeba pomyśleć i ogarnąć. Where now? Do góry? Spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Wykonaj. Nikt nie zadziera bezkarnie z Kingpinem. A, takie buty. To jakieś żarty? Dobra, sterowanko też jest niczego sobie. Strasznie fajnie. Gorzej tylko trochę z kamerą. Nie wiem, czy tego nie będzie trzeba jakoś zmienić czy poustawiać, ale jest na razie bardzo dobrze. Oby byli cali. Będzie Fisk? No, to nasi. Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać wsparcie. No to jestem. Prowadź. Będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. Aha. Czy mi się z tymi panami bić? Przeciwnicy starzymy wykonać ataki od przodu, ale są podani na ataki od tyłu. By wykonać pajęczy atak. A widzicie. Od początku chodzicie na pasku Fiska? Nie, teraz będzie mnie to prześladować. Zatem wasz plan nie wypali. Pora na plan B. Łomot od Spidey'ego. Dobra, musimy pamiętać o atakach. Jest tu jeszcze ktoś? A ty jesteś! No to na tobie wykończę finishera. Uuu, w karczyszko się dostało. Pięknie. Hej, Yuri. Zdaje się, że część twoich ludzi pracuje dla Fiska. Na szczęście to była ostatnia linia obrony Williego. Jestem przed jego gabinetem. Załatw go, Nikiem. Z przyjemnością. No dobra, zobaczymy. Piszesz pamiętnik? Nie zapomnij o dywizie między Spider i Man. Podpalcie śmigłowiec. Zaraz przyjdę. Ja pamiętam, że... Jestem w szoku, że dotarłeś aż tutaj. Ale czas twoich wygłupów... Z tego co pamiętam z bajki, on właśnie kiedyś mówił, że 90% jego ciała to tłuszcze, że to same mięśnie, dlatego jest takie grube. Wiesz, to mi kurczę gdzieś tam... Cię widzę, prawda? 8 lat użerania się z nim. Oho. Statycznie. To dla mnie? Nie musiałeś! Muszę wyrwać i wrzucić wieżyczkę. Aha. Przeładowuje się! Co ty robisz?
co robię, bawię się. Nie mogę? O fuck. Chciałbym je złapać i nie mogę, fuck. A dobra, musieliśmy ją troszeczkę uszkodzić. No i co, panie Frisk? A tak to? Co się stało? Wydajesz się zdenerwowany. Zniszczę cię! Daj z siebie wszystko. Teraz mam szansę. Dobra, a unik. Zginiesz na próżno, tak jak żyłeś. Daj z siebie wszystko. Unik. Oj, 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 oj. Czy nas złapał? Złapał nas. Jesteś ucieleśnieniem problemów tego miasta. Oj tam. Ty jesteś. Miałem ci powiedzieć to samo. Wiecie co robić, panowie. O fuck, jak on taranuje w ogóle. Fucking shit. Kuźwa. Dobra, nie zauważyłem go w ogóle. Jest tu coś jeszcze mogę rzucić? Oczywiście, że jest. Fuck! Jak on przypieprza? Dobra. Wow, 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 wow! Czyżbym umarł? O, fuck! No, powiem wam, że ciekawie. Dobra, powiem wam, że ciekawie. Wszyscy na niego! Dzisiaj zginie! Najlepsze jest to, że ja dosyć mocno obrywam. Nawet bym powiedział, że wręcz tak dużo. Oho, jeszcze nas się pierdzielił. Ależ ty jesteś męczący! Unik! Trzymaj się! Zaraz będzie po wszystkim. Kurde, mam mało tego. Mało skupienia. Fuck, fuck, fuck! Nie, 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 nie! No jak? Jak oni to robią? Come on! Fuck my eyes. Dobra, spróbujemy sobie zrobić troszeczkę inaczej. W pierwszej kolejności zwiążemy Fiska, żeby nam nie przeszkadzał. Chociaż on może, kurczę, mało mu to daje. Musimy koniecznie wykorzystać elementy otoczenia. No szczerze, panie Frisk. No jak? No patrzcie, kurde, skubaniec. Dobra, leczymy się, został Frisk? Nie. Dobra. Wow, sieknął mi. Podleczmy się. Nik. Dobrze. Fuck. Dobra, musimy chwilkę zaczekać. Jeszcze raz. Jaki on jest mocny, nie?
Dobra, kolejna scenka. Au. Kurde, nie, w tym momencie kliknąłem, fuck! Dobra, widzę, że quick time eventy polegają na tym, żeby głównie klikać w dokładnym, odpowiednim momencie. Tak, definitywnie. Dają nam, wiecie, trochę czasu. No to. Dobra, pykło. No i co, nie pykło. To co, damy sobie buzi? No słuchajcie, elegancko. Powiem wam tak. Powiedzmy, podsumowując ten pierwszy odcinek, bo domyślam się, że zaraz będziemy po tym kończyć. Powiem tak. Gra jest naprawdę ładnie zrobiona graficznie. Graficznie mi to strasznie przypomina trochę taką, wiecie, kreskówkę. Film. Taki trochę film. Strasznie świetnie. Strasznie świetnie. Gra ogólnie, mechanika cała jest też naprawdę świetna, intuicyjna, wszystko spoko, więc... Masz tam chyba nawet chcę dalej, chcę jeszcze. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie choćby najdrobniejsza przeszkoda... Oj, muszę lecieć! Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Miesiąc! Nie minie miesiąc, a zaczniesz tego żałować! Nie ukrywam, chcę jeszcze. Zdobyto trofeum, upadek Kingpina. Wydarzenie wieczoru ukończono. Dobra, zdobyliśmy PD, więc domyślam się, że pewnie mamy tutaj jakieś... Oj, nie ten przycisk. Awans, poziom pierwszy. Poziom drugi, wzrost poziomu zdrowia o 10 pro punktów. Aha, czyli tu jest drzewko umiejętności. Dobra, czyli mamy innowator, obrońca, sieciomłot. Awansujesz na wyższy poziom. Dobra, to o tym doskonale wszyscy wiemy. Mamy tutaj, widzę, kilka możliwości też ogarnięcia. Co mamy? Mamy też oczywiście misje. Pewnie misje poboczne też są. Postaci. Dobra, czyli tu mamy ten. Lista ruchów. I to, powiem wam szczerze, że będzie chyba najbardziej do ogarnięcia dla mnie. Ale myślę, że damy radę. Mapa. No, mapa jest dość duża. Z tego co widzę, nawet bym powiedział, że bardzo duża. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast słuchajcie, ja na pewno grę będę maksować też na live'ach. Tego jestem praktycznie w 100% pewny, ale wszystkie misje też poboczne. Nie wiem, czy tutaj są za bardzo jakieś znajdźki, chociaż tu widzę jakieś misje i mamy jakieś zasoby. Zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Ja się strasznie jaram tym Spider-Manem i muszę przyznać, że jest świetny. Już po pierwszym półgodzinnym graniu mogę to stwierdzić, bo wygląda to naprawdę wszystko świetnie, świetnie, świetnie. Fajnie działa. Tylko jedna rzecz mnie strasznie zastanawia, mianowicie... Aha, nie, dobra, wyważona. Wiecie co? Jedyna rzecz, której się najbardziej... mogę przyczepić. To są chyba... Aha, tu się włącza napisy, dobra. No, to teraz już napisy będą włączone. W każdym razie, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co, słyszymy się w kolejnym, najprawdopodobniej już jutro. Raczej jestem tego w 100% pewny. No i co, dzięki wam za uwagę. Dajcie znać, jak wam się podoba. Także co, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.